Dzień dobry Państwu. Chciałbym dziś Wam przedstawić mechanikę działania scen oraz jej szerokie zastosowanie w połączeniu z innymi komendami. Z tej strony MarianX12, jak to powiedział Jak Bator, czyli mój przedmówca, pokażemy Wam zastosowanie scen oraz to, dlaczego warto ich stosować. Zacznijmy od utworzenia sceny. Wchodzimy w zakładkę Advanced, sceny. Nazywamy jakoś scenę. I nam się pojawia. Jak w tym dokumencie tekstowym możemy wykorzystać wiele parametrów. Zróbmy na początku scenę, w której nasz NPC coś mówi. Na początku sekunda sceny, czyli na przykład pierwsza. Say hello. Na koniec możemy też dodać od razu autoreset tak zwany, czyli komenda, która resetuje nam scenę. Mamy gotową. Pamiętajmy, aby ją uruchomić, przełączyć disablet na enablet i uruchommy scenę. Nopes, scenę, start, 1, 2, 3, 4. Jak widzicie, NPC mówi nam. Teraz pokażmy więcej wykorzystań. Uruchommy scenę. Przesunął się. Wykwipował. Bynajmniej robi wszystko to, co miał w scenie. Akurat nie zauważyłem, może źle wpisałem. Dobra, idzie za nami. Idzie za nami, dopóki nie skończy sceny. Chciałbyś coś dodać? Jeżeli wykorzystamy funkcję podążania za graczem, NPC będzie nieustannie to robił. Więc jeżeli usuniemy z ostatniej linijki komendę, która resetuje scenę, tak możemy sprawić, że NPC będzie za nami podążać nieustannie, nawet po jego śmierci. Tak jest. Więc w taki sposób możecie zrobić towarzyszy, którzy zaczną za nami podążać po wykonaniu zadania, czy też wybraniu konkretnej opcji dialogowej. I jest to zarazem coś darmowego, więc można w ten sposób pominąć głupie ograniczenie sojuszników, które jest inną funkcją. Teraz przejdziemy do wykorzystania komend w tychże scenach. Porównań do komend bloka, po ustawieniu odpowiednich konfigów, komendy ze scen mają najwyższy stopień uprawnień. Niektóre komendy z
w command bloku mogą nie działać, a w NPS-u będą zawsze działać. Spróbuję wykonać komendę za pomocą command bloka, żeby był niewidzialny i nie będziemy mogli tego zrobić. A jak zaraz pokażę w scenie, będzie można. Nie chcę pokazać outputu. O, jest, dobra. Nie jest dozwolone użycie tej komendy. Natomiast gdy wykonamy ją w NPS-u, można jak najbardziej. Czyli w pierwszej sekundzie command. Można wykonywać komendy też w sekundzie zerowej, ale nie jest to zalecane. Bo czasami lubi nie zrobić tego, co ma się stać w komendzie w sekundzie zerowej. Jak widzimy, komenda wykonana przez NPC-a ma pełne uprawnienia. Pokażę mi inne przykłady komend. Może wystąpić lag, a jednak nie. Zrobiło to od razu. Jak widzicie, nawet schematika może zbudować z taką komendą. Teraz przejdziemy do bardziej zaawansowanych komend, czyli entity data. A pan chciałby coś dodać? Mogę dodać to, że wszystkie schematiki są kierowane w stronę dodatniego X-a, więc z tym należy się sugerować podczas wykonywania jakichkolwiek operacji na schematikę. Domyślnym położeniem, z którego się zaczyna, jest punkt, z którego samego scena się wywodzi, czyli tego akurat NPC-a. I cóż, schematiki wszystkie zbuduje się zawsze na X-ie dodatnim. Przynajmniej w taką stronę się kieruje. Można zmienić wszystkie statystyki komendą entity data, na przykład życie. Weźmy do tego odpowiednie rzeczy. NBT Book. Skróćmy jego nazwę. Widzimy, domyślnie ma życia 20. Widzimy to też w tej książce, czyli o, znalazłem, mamy max health. Max health, entity data. Zacznijmy pisać entity data małpa e. Tu otwieramy nazwę, spisujemy type równa się custom npcs custom npc custom npcs przecinek name równa się fu. Tu otwieramy nawias. Zamykamy od razu, wklejamy na przykład 100. Nie wiem, czy tu będzie widać, ale powinno tu. Jest, mamy 100 życia. W pełni działa. Możemy też zmienić damage. Na przykład damage mamy pdamage 4, czyli Ctrl V. Na przykład na 10. To jest damage w mili, jak pamiętam.
a nie projectile. Power 10. Jak już zrobisz któryś z przykładów, to powiedz, że czasami, jeżeli nie działa, to są dwie możliwości, że czasami jest to tylko mały wycinek czegoś i trzeba skrypować prawdopodobnie większą część, żeby zadziałało, bądź zwyczajnie NPC-ta trzeba zresetować, a można to zrobić na przykład wyłączając i włączając jego widoczność. Tak jest. I zrobimy to zaraz. Na przykład zastosujemy zmianę modelu. Dobra. Enablet. Scena enablet. Ustawmy mu inny model. Na przykład entity. Szlama może być. Teraz nowa scena. Start 3, 4, 5. No i niby coś się zmieniło, ale jeszcze tego nie widzimy. Dopiero jak klikniemy, to się zmieni. Dlatego mamy opcję, że musimy użyć komendy, na którą mówiłem, żeby zwrócić uwagę. Zaraz do niej dojdę. Visible true. Visible. Visible, false, czyli 2, 3, comment, najpierw false, później true, visible, true. Teraz zmienisz powrotem jakiś model i użyjmy zmienia dane. Chyba źle, żem wpisał. Chwila, źle, żem wpisał coś. Nic się nie zadziało. Comment, nopes, npc, a jak xo, jak on się nazywa, fu, nazwa jest najważniejsza, fu, jak nazwy zapomniesz, też się źle dzieje. Dajmy z powrotem. Widzimy, model się teraz sam zmienił, jest to spowodowane tym, że komenda na visible odświeża dane NPC. Gdybyśmy go nie odświeżyli, to jak poprzednio, dopóki nie klikniemy na jego NPC wandem, nic się by nie stało. Tak więc do zobaczyska ludziska. Widzimy się w kolejnym materiale, nie wiadomo kiedy. Do zobaczyska. Ile to będzie montowania? O cholela.